Dzień dobry SS-owi ludzikowie! Dziś 28 sierpnia, więc jak nakazuje tradycja mojego kanału, przygotowałam kolejną niespodziankę z okazji urodzin Icedale'a. A wiecie, co jest w niej najfajniejsze? To, że właśnie na nią patrzycie, chociaż zapewne jeszcze nie wiecie, że to ona. Ale zaraz się dowiecie, więc zostańcie z nami i przygotujcie się na małą retrospekcję. Jestem strasznym wariaciuchem. Co tam? Tak, robię to naprawdę, to nie żart. Poszukam, albo będzie baby, albo little. I chyba mogą być oba. Tak! Nie wiem, którą wybrać. Może powinnam kupić dwa. Nie, no dobra, to już by była przesada. Muszę się zastanowić. Jak się zastanowię, to to zrobię. Ależ intryga. Ojojojojoj. Okej, jednak się zdecydowałam na Baby Dale, bo skoro jest Lady Dale, to będzie Baby Dale i to tak ładnie się będzie rymować i to będzie takie słodkie. Oooo! Naprawdę to zrobię? Naprawdę to zrobiłam? Tak, jestem wariaciuchą! Ależ intryga, jak ja to utrzymam w tajemnicy, nie wiem jak ja to wytrzymam, jak wytrzymam presję, żeby tylko nie zgubić tego nagrania. Panie i panowie, SS-owi ludzikowie, poznajcie Baby Dale. Kiedy tworzyłam dziewczynę dla Icedale'a, pomyślałam sobie, że skoro już mają być razem, to dlaczego nie mieliby doczekać się małego Icedale'ka? I tak w mojej jorwickiej stajni zamieszkała mała Icedale'owa rodzinka. Może powinnam zacząć jakąś magiczniakową hodowlę, nie wiem. W każdym razie życzę wszystkiego najlepszego mojemu ulubionemu magiczniakowi i jego imiennikowi z realnego świata, jednemu z moich najulubieńszych gitarzystów.